Dzień dobry, zapraszam na film. Dziś będzie Feder Popular. Japońska maszynka wykonana z plastiku i z blachy. Własność Japurka. Kupiłem mu w Barber Company. Kazał się przegolić, nie wysyłać jeszcze. No to ćwiczę. Będzie jeszcze regulowany Feder. Feder wygląda tak. Długość rączki jakieś 10 cm. Masa 36 gramów. Pokrętełko. Otwierają nam się skrzydełka z blachy. Cała konstrukcja jest z plastiku. Wyważenie zdecydowanie na głowicę. Ale przy tej masie to nie będzie przeszkadzało. Żyletka Astra zielona, ta co była ostatnio używana. Już wrzucam. Rzucam, patrzę, sprawdzam. Ekspozycja wydaje się równa i nieduża. W bokach żyletka wystaje wyraźnie. Do golenia dzisiaj będzie Stirling Deep Blue Sea. Tu mam już rozmoczone, bo goliłem głowę. Jest to odpowiednik zapachu Davidoff Cool Water. Bardzo, bardzo podobny, jeśli nie ten sam. Po goleniu balsam i woda. Nieświęcona. Dobra. Omega wymoczyła się w kubeczku. A jakże? Moja jedyna Omega, którą mam. Nie pamiętam modelu. 11842? Nie pamiętam. Rączka udaje jadelit, jest z żywicy, bardzo ładna, zielona. Podoba mi się. Kręcę to ustrojstwo. Dzisiaj się zastanawiałem nad innym filmem. Życzeniem mojego widza powstanie ten film. Nie ma się co przejmować. Sam jestem ciekawy. Także cierpliwość. Piana się wyrabia. Powolutku. Czytałem gdzieś dywagację na temat tego, w jakiej wodzie, jak się piana robi z mydła. W sensie o twardość mi chodzi, tej wody. I wychodzi na to, że jakiś tam producent napisał, że najlepiej w miękkiej wodzie, bo wtedy najlepiej to wszystko się kręci i super piana powstaje i w ogóle. Ja się na jesień przeprowadziłem w inną część Wrocławia, mam innego dostawcę wody. Znaczy, no, firma chyba to sama, tam nie wiem, czy spółkami się różnią, czy co, nieważne. Chodzi o to, że z innego ujęcia jest brana. I tutaj wodę mam znacznie większą, niż miałem na starym mieszkaniu. Tutaj z każdym mydłem to idzie znacznie dłużej niż tam. Czasem zganiam na pędzel, że za miękki. No ale sorry, Omega nie jest miękka, a ja już tu chyba z 2 minuty kręcę. A to nie ten kanał. Tu piana ma być szybko. Śmichy, chichy mogą być długo. O! Jeszcze mi się spieszy. Nie wiem, co z tego golenia wyjdzie. Że jestem taki gruby, że jak macham pędzlem, to mi się brzuch tarmosi na boki. Chyba muszę coś zrzucić.
Dobra, chyba wystarczy, nie? Konsystencja idealna, jak ze Stirlinga. Sorry, jakiś katar mnie zaśmęczy. Dobra, brylę w dół. Zmoczę gębę i próbuję. Pianka idealna. Włączę przęta. Albo w tej maszynce drga żyletka, albo ja się od motylków odzwyczaiłem. Coś tu chciałem. Pierwsze przejście za mną. Maszynka łagodna, ale mam wrażenie, że jakby chciała czasem coś narobić. Straszyć mnie próbuje. Piana na podłodze. Ale ja rozrzutny jestem. No. Nie wiem, czy mówiłem, za rozwodniowy jest. Po ostatnim filmie się nie guliłem. A jeszcze tej piany se to rozmarzę. Dużo mam, a co? Wypłukiwanie bardzo dobre. Co tu może drgać? Śruba w środku pewnie.
plastikowe krawędzie tutaj są takie dość ostre i ta blacha tutaj też nie za fajna. Ale to jak dociskam, jak nie dociskam, to się nic nie dzieje. Co my tu mamy? Poprawka, poprawka, poprawka. Oj, poprawka, tu dramat, tu dramat i tu dramat. Chyba będą cztery przejścia. No, z pierwszymi wrażeniami tak jest. Trzeba się maszynki pouczyć, poużywać jej dłużej. Chyba, że nas zastrzeli frajdą już za pierwszym strzałem. To później może się okazać, że na dłuższą metę ta frajda jest za dobra. Miałem tak z Jagą. Zachwycony byłem przez kilka goleń. Później się już nie dało tą golić. Jak sprzęt Hi-Fi Denona. Pierwsze dwa odsłuchy wow, jak to gra. Ale później tego wow jest za dużo. Dlatego lubię Rotela. Syfor mi się robi. Pewnie przy następnym goleniu go zetnę i będzie wielka plama krwi. Staram więcej niż raz przejeżdżać w dane miejsce. Tak, to tak. No nie, to żyletka w rapie. I przegolone. Nie, nie ma dramatu. Tak jak wcisnę palucha, to jeszcze coś tam czuję, ale jest bardzo dobrze. Tu już PN10 wszędzie. Nie ma się co przypieprzać. Bardzo fajna maszynka. Waru jeszcze zostało i to dużo. Nie będę się pianą bawił. Nie ma czasu.
parę krwawych kropek, tam jakiegoś syfka ściąłem, tu krostkę. Ale zacięć jako takich nie widzę. Nie szkodzi. Nie ma co płakać. Wudzia. Ale szczypie, niech to cholera. Fajne zapaszki, fajne. Albo to te żyletki Astry tak na mnie działają. Dawno ich nie używałem. I zachowują się jak te z Rossmana. Wilkinsony, o. Niby łagodne, a kropek trochę zostaje. Nie wiem, czy za dużo nie wziąłem przypadkiem. Chyba tak. Ale jeszcze mam łeb do posmarowania, więc się dobrze. No, zdecydowanie za dużo. Mordka będzie odżywiona. Ręce po robocie też dobrze nasmarować. Teraz zaraz będę miskę płukał i z tego smaru wyjdzie. Oj, ludzie, ludzie. No, to tyle z golenia. Stylinga wam polecać nie muszę, każdy zna. Mydła takie same pod względem właściwościowym. Nie ma się do czego przypierdzielić. Bardzo dobre są. I popatrzymy, ile to kosztuje. Ale 100 bym za to chyba nie dał. No chyba nie. Aczkolwiek jak ktoś Federa lubi po prostu, to koniecznie trzeba to mieć. Maszynka dobra, goląca. Oczywiście znajdą się tacy, co ich nie ogoli, no bo wiadomo, musi tak być. Prawda? Rączka ma grip dobry. Przyjemny sprzęcik. Golił gładko. Nawet za gładko. Dobra. Kończę. Suby, lajki i do domu. Nara.